Jeżeli sięgamy historycznie wstecz do czasów pierestrojki, a nawet wcześniej, czyli sierpnia 80 to był taki najbardziej znany przełom polityczny, powojenny, wychwalany za to, że odbył się bezkrwawo, że to taka była wielka rewolucja i bezkrwawa. Teraz tworzone są różne mity historyczne wokół tego wydarzenia. A jak to było naprawdę? Otóż naprawdę to lud po prostu już był tak poirytowany, że ludzie harowali całymi dniami, nie było za co żyć, że ludzie nie rozumieli systemu gospodarczego i nie chcieli wcale rozumieć. Tylko wiedzieli, że gdzieś w świecie jest lepiej, to u nas też może być lepiej. A u nas jest źle. I się po prostu buntowali przeciwko władzy. I wtedy nie było oblicza ideowego. I nie było podziałów na to, że są starzy i młodzi. Że mężczyźni, kobiety, że katolicy i ateiści. Nie było takich podziałów. Wszyscy cierpieli nędzę z powodu złego działania władzy. Więc wszyscy zbuntowali się razem przeciwko wspólnemu wrogowi. Nie bardzo go umieli zdefiniować. Ale ten porządek, jaki panuje w Polsce, jest zły. To nas wszystkich jednoczyło. I to nas wszystkich zjednoczyło pod takim szyldem i parawanem Solidarność. Że solidaryzujemy się my z innymi, którzy też się z nami solidaryzują w walce przeciwko wspólnemu wrogowi. Tym, którzy rządzą. Bo rządzą źle. A ma być lepiej. I co nas to obchodzi? Jak się nie znają, jak nie wiedzą jak, to niech idą kopać buraki, prawda? Niech zostawią władzę, jak nie umieją jej wykonywać. A jeżeli umieją, to niech to wykonają tak, żeby było dobrze. Co nas to obchodzi? My swoją robotę robimy dobrze. Ci, którzy rządzą, mają swoją robotę też wykonywać dobrze. I wszyscy się tak razem zbuntowali. Ale jeżeli postawić pytanie, no dobrze, to jak ma być? Jeśli nie tak, jak jest, to jak powinno być? To w tym momencie wszystko nas dzieliło. Każdy myślał inaczej. Jedni to by chcieli, żeby mniej robić, a więcej zarobić najlepiej. No, pomysły były różne. Charakterystyczną cechą środowiska, w którym ja funkcjonowałem, to była gdańska rafineria, była pewnego rodzaju dojrzałość intelektualna. Ludzie rozumieli, że ustrój jest zły, bo jest to ustrój kołchozowy, czyli taki wspólnotowy, komunistyczny. Czyli taki ustrój, który uważa, że wszystko, co obywatel wytworzy, jest nasze wspólne. Że to jest nasza wspólna własność i mamy się wspólnie tą własnością dzielić. Wobec czego nikt nie chce pracować, bo się tą wspólnota podzieli owocami mojej pracy. To ja wolę nic nie mieć, niech inni pracują, a ja mam taki sam żołądek i niech mi dadzą. Prawda? I tak to funkcjonowało, że ludzie coraz mniej chcieli pracować, a coraz więcej chcieli dostać, tylko nie było z czego. Ten system był nieefektywny. Trzeba go było zmienić i mieliśmy świadomość, że trzeba go zmienić właśnie na taki, którym owoce pracy będą należały do tego, kto tę pracę wykonał. Tak powinno być. Ale niestety Solidarność poszła w zupełnie innym kierunku. To znaczy te wszystkie roszczenia takich gnębionych parobków miały taką cechę, że ci parobcy chcieli pozostać nadal parobkami, tylko lepiej karmionymi, lepiej traktowanymi przez władzę. W takim kierunku poszły. A my mieliśmy świadomość, że powinno być inaczej, że chcieliśmy mieć kraj nie komunistyczny, nie socjalistyczny, który rozdziela nasze dobra, tylko my będziemy w trybie wolnej wymiany swoimi dobrami się między sobą wymieniać bez pośrednictwa władzy. Nie musimy pracować na władzę. I w tym momencie, jaki był nasz postulat podstawowy? Otóż nasz postulat był taki, że potrzebujemy mieć poczucie bezpieczeństwa dla głoszenia prawdy politycznej, gospodarczej, czyli dla mówienia o tym, jak naprawdę Polska powinna funkcjonować. Żeby można było normalnie, swobodnie mówić o tym, jaki powinien być projekt państwa polskiego i żeby nas nikt za to nie prześladował, nie szykanował, nie represjonował. Wobec czego tworzymy organizację społeczną krzywdzonego ludu w samoobronie, że jeżeli będą nas próbowali krzywdzić za to, że deliberujemy na temat ważnych spraw polskich, gospodarczych, politycznych, społecznych spraw, jeżeli za to będą nas chcieli prześladować, to odstawiamy wszystkie fabryki. Po prostu. I ten straszak strajku był naszą jedyną naprawdę poważną bronią przeciwko komunistom,
żeby nam zapewnić względne bezpieczeństwo debaty publicznej na ważne tematy polityczne. I ta solidarność tak powstała i pod parasolem ochronnym tej solidarności naprawdę można było swobodną debatę polityczną toczyć, co oznacza, że stworzyła się granica między rządzonymi i rządzącymi. I ci, którzy rządzą i chcą nas traktować jak swoje dojne krowy, żeby z nas wszystko wycisnąć, to była władza, a my społeczeństwo mamy taką swoją, budujemy reprezentację w samoobronie, która chce nas obronić przed uciskiem, wyzyskiem ze strony władców. I to wszystko było pod parasolem Solidarności. No i niestety długo tego się nie dało utrzymać. Stan wojenny zmienił porządki, przywrócił stare pryncypium ustrojowe, czyli powrót do bardzo konsekwentnego totalitaryzmu. Powrót do takich czasów, jakie były w latach 70., że mogą istnieć tylko takie organizacje społeczne, które są pod kontrolą władzy i, że tak powiem, na łańcuchu w jakiś sposób. Te, które władza chce, to zakłada i one funkcjonują jako reprezentacja społeczna. Dlatego oni w stanie wojennym nie odwołali zakazu działania Solidarności, tylko powołali nową Solidarność, bo ma być taka Solidarność, która im odpowiadała. I tylko takie organizacje społeczne mogą istnieć, które totalitarystom odpowiadają. Czyli są takimi aktorami na grze, na scenie, tak robią polityczną grę jak w teatrze, żeby się ludziom wydawało, że mają autentyczne reprezentacje społeczne. Ale to jest wszystko lipa. I te wszystkie partie, jak ludzie chcieli mieć możliwość wyboru demokratycznego partii rządzących, to nazakładali tych partii bardzo wiele, ale wszystkie partie były z tego samego ośrodka. I obojętnie kogo ludzie wybiorą, to będzie realizowany taki projekt, jaki oni sobie ułożyli. I o tym projekcie nie mówili ani jednego słówka nigdzie, co zrobią. Zrobili co chcieli, co zaplanowali, to zrobili, a ludzie jak chcieli oglądać tam jakichś, powiedzmy, dużych i młodych, to mieli, to takich zagłosowali, takich oglądali w telewizji. Jak chcieli jakichś tam małych, grubych i starych oglądać w telewizji, to takich sobie mogli pooglądać. A scenariusz był realizowany dokładnie taki, jak napisali. I ludziom się wydaje, że wrzucając jakiś tam, prawda, karteczkę do pudełeczka, decydują o losach kraju. To jest iluzja. To jest bardzo łatwy sposób oszukiwania milionów ludzi, żeby im się wydawało, że to jest nasza władza. I tylko temu służy ten proceder wyborczy. I możemy sobie zmienić tych z takich na innych. Będą w innych garniturach, będą się inaczej uśmiechać, prawda, modniejsze krawaty nosić, ale nadal będą wykonywali ten sam scenariusz antynarodowy i antypaństwowy. Czyli tak samo będą wykonywać zawłaszczanie owoców naszej pracy i będą to traktować jako rację stanu. Czyli główne pryncypium ustrojowe państwa polskiego. To znaczy, że to państwo jest wymierzone przeciwko interesom Polaków. Polaków w sensie politycznym, obywateli polskich. I jeżeli my dążyliśmy do jakichkolwiek zmian, to byliśmy opozycją, malutka grupka, to była grupka w gdańskiej rafinerii, animatorów tego ruchu Solidarność w rafinerii, to było raptem kilkanaście osób, a reszta to już była taka masa, która nas popierała. I my mieliśmy świadomość, że ewidentnie dążymy do zmian ustrojowych w Polsce, czyli najpierw do zapewnienia bezpiecznej debaty na tematy publiczne i polityczne, a następnie do wyłożenia innej filozofii państwa. To znaczy tak zaprojektować państwo polskie w sensie ustrojowym, konstytucyjnym, żeby ono spełniało dokładnie odwrotne cele. Nie co zrobić, żeby jak najwięcej z nas wycisnąć, tylko co zrobić, żeby żadne zakusy władzy na własność obywateli nie były możliwe. I wtedy nikt by z Polski nie uciekał, tylko wszyscy by uciekali do Polski. I wtedy by dopiero Polska była krajem naprawdę kwitnącym, potężnym, bogatym. Żylibyśmy naprawdę dostatnio i bezpiecznie. I nadal takiego kraju się upominamy, nadal dążymy do takiego samego celu.